Założyłem nowe spławiki. Poprawili też, zobaczcie, zoom, jak bardzo przybliża, jak łowimy na spławik. Super rzecz, bardzo tego brakowało, bo ja mam tutaj w opcjach ustawione gra, czekajcie, gra. Widzicie, mały spławik mam ustawiony i jak sobie przybliżę, o, teraz jest tak, normalnie. Jak przybliżę, to go bardzo fajnie widzimy. Da się zrobić przypon na 5 metrów. Czekajcie, to ja już jedną wątkę wyciągnę, żeby wam to pokazać. O. Proszę bardzo, tu jest ten założony slider ciężki. Zobaczcie, możemy nim machnąć aż tam. Wcześniej mogłem maksymalnie zarzucić tutaj, gdzie jest na zwykłym tym spławiku, co łowiliśmy na streamach. Maksymalnie tutaj rzucałem. Także tym sliderem możemy rzucić aż tam. A teraz jeszcze slider. Dobra, to ja sobie dokupię jeszcze szybciutko jeden ten ciężki. Najcięższy weźmiemy. I już go tutaj podmienię. I teraz tu mamy taką opcję, zobaczcie jeszcze. Zestaw lekki. Zestaw średni. Nie wyświetla się informacja. No trudno. I ciężki. Pewnie w zależności od sławika, jaki używamy. No i teraz zobaczcie sami. Spławiczek. Najcięższa opcja oczywiście. Wędka jest tutaj na 26 kg z grubą plecionką, też 20 prawie 6, kołowrotek, wcześniejszy rzut dotąd, teraz jak sami widzicie, proszę bardzo, aż machniemy sobie taki kawałek. Poszło, no coś niesamowitego i na tym przybliżeniu, zobaczcie, widzimy ten spławik. Także to jest bardzo fajna rzecz. Dodatkowo przypon możemy ustawić 5 metrów na tych spławikach. Nie mam już więcej spławikówek, bo bym jeszcze sprawdził, czy na zwykłej możemy sobie tak zrobić, ale przez to, że wprowadzili ten dodatkowy lepszy zoom, to jeszcze aż sobie sprawdzę, jak się łowi na przynęty powierzchniowe, bo to był problem, że jak rzuciliśmy nawet o tyle, tak jak teraz, to nie byliśmy w stanie widzieć naszego popera. O, proszę, będzie branie. Na której wędce? Czekajcie, teraz to ja się muszę odsunąć. Na tym bliższym, to przy okazji zobaczymy, jak ten spławik pracuje. Dobra. A na zoomie. A dobra, bo ja tak daleko stanąłem, mówię, na zoomie nie da się zaciąć. Jeszcze mogliby dodać opcję, żeby tego zooma można było sobie troszeczkę jakby samemu ustawić. Wiecie, o co pewnie chodzi. Co mam na myśli. O, widzicie, tym sliderkiem już tak daleko nie rzucimy. A nie, tu jest ten sam założony, także. Możemy, stojąc tutaj, możemy łowić tarpuny po drugiej stronie. Dobra. To ja sobie go rzucę jeszcze raz. To są spławiki. W opisie jest przy nich napisane, słuchajcie, taka rzecz, mianowicie. Widzicie? Na dużych głębokościach połów, także tutaj możemy użyć sobie przypon 5 metrów. A ja jeszcze kupiłem sobie taki waglerek fajny. Zaraz go zobaczymy, wyciągnę tylko tą jedną wędkę. Oj, tylko ściągać to z 90 metrów, to współczuję, jak weźmie jakaś duża ryba i trzeba będzie to faktycznie targać taki kawał. Ale o ile tam daleki rzut, to nie jest coś, co potrzebuję. Za to bardzo mi się podoba, że możemy łowić na większych głębokościach, czyli jak ktoś nie lubi gruntówek, bierze sobie spławikówki, nie wiem, na Michigan, idzie na sumy
i 5-metrowy przykąs starcza mu, żeby tam, wiecie, z dna łowić, nie? Dobra, wracamy. Dzisiaj ruch tutaj u mnie taki, że co chwilę muszę przerywać niestety to nagrywanie, tak zawsze jest. Jak coś sobie chce nagrać, to kurczę, wszyscy coś chcą. O, ale widzimy, że na tym waga pływająca lekki to jest spławiczek i też jest ten zestaw 5 metrów. Aha, czyli one się różnią tylko tym, że tu też można 5... Dobra, już wszystko jasne. Da się 5 metrów, tylko na tych nie da się tutaj wybierać, jaki to jest zestaw. Przynęta jest zbyt lekka, czyli widzicie, na ten już na minogę na przykład nie możemy łowić, ale ja bym sobie chciał właśnie zobaczyć na przykład krewetka. Zbyt ciężka. Oho, czyli to będzie taki spławiczek na czerwonego robaczka, zdaje się. Naprawdę na takie leciutkie przynęty. Bo tutaj nie założymy. Mięso małży za ciężkie. Omułek za ciężki. Ikra. Nawet ikra jest za ciężka, no to nieźle. Groszek. Groszek jest ok. Czyli kurczę, to musimy sobie używać do takich delikatnych rybek. Zobaczmy, jak to cudo wygląda. O, faktycznie to jest, kurczę, ledwo go widać na tym kiju. Rzucimy sobie gdzieś tutaj. Ale jak widzicie, nim też możemy całkiem daleko rzucić, także spoczko. No i to jest takie maleństwo. Okej, dobra. Widzę, że nam zoom się, im bliżej patrzymy tutaj, to zoom jest taki. Jak chcemy spojrzeć dalej, to się przybliża jeszcze kawałek. No to dobrze, to akurat jest ok. To o to mi chodziło, tylko myślałem, że taka opcja byłaby na przykład ręcznie sobie, że można ten zoom ustawić. Ale jeżeli robi się tak w miarę automatycznie, no to jest ok. Co jeszcze nam dodali? Ja tylko jestem w sklepie, także z tych rzeczy, które dodali tutaj w sklepie, to mamy jeszcze okulary polaryzacyjne. Tylko one są... Gdzie one są? Sprzęt wędkarski, dodatki wyposażenia. O, proszę. Stówka 230 i 290. No niestety nie stać mnie na to, żeby kupić... I kurczę, się zastanawiam, czy nie wydać tutaj paru złotych na te monetki. Ja chciałem tylko je obejrzeć, ale widzę, że nie ma też opcji. Dobra. No to tyle. Jak kupię okularki, to wam pokażę, jak okulary działają. No ale one mają na zadaniu tylko promienie słońca nam likwidować. Czyli jak tam by było słońce i byśmy sobie patrzyli, nas oślepia, to w tych okularach byśmy mogli normalnie patrzeć. Jeszcze jedno branko w takim razie. Zobaczmy, co to uderzyło. O, ale nie da się teraz zooma zrobić. Co to za ryba? Jakoś nie walczy za mocno. A, okej. No i tu jest ten nasz mały spławiczek. No dobra, to ja sobie to sprawdziłem. Resztę będziemy się bawić już na streamach, także do zobaczenia jeszcze raz. Piąteczka.